Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dziś znów poruszymy temat ćwiczenia, czyli nieodłącznego elementu pracy muzyka. A dokładniej opowiem o tym, co mnie motywuje do ćwiczenia. Zapraszam serdecznie. Nagrałam już wiele materiałów dotyczących ćwiczenia, dotyczących sposobów ćwiczenia, bo dostaję od Was mnóstwo pytań właśnie na ten temat. A także dostałam ostatnio pytanie, co konkretnie Ciebie motywuje do ćwiczenia? Zastanowiłam się i już wiem. Jako muzycy tak naprawdę już od dziecka jesteśmy przyzwyczajani do tego, że do jakiejś określonej daty, do jakiegoś konkretnego momentu musimy zrealizować materiał. I żeby nie wiem co się działo, po prostu na ten moment masz być w najlepszej formie. Czyli tak naprawdę my od dziecka jesteśmy uczeni pracy do jakiegoś deadline'u. Skoro więc potrafię zmotywować się do ćwiczenia na koncert, na konkretny termin, to stwierdziłam, że najlepszą motywacją dla mnie do pracy będzie to, jeżeli po prostu ułożę sobie pewien plan z konkretnymi datami, co do kiedy mam zrobić. Swoją drogą myślę, że muzycy byliby idealnymi pracownikami korporacji, bo my od dziecka jesteśmy po prostu tresowani do tego, żeby wyrobić się z pracą do określonego terminu. Ja ustalam sobie taki miesięczny plan z konkretnymi datami, co chcę osiągnąć, co chcę się nauczyć, co zrealizować do konkretnego terminu w danym miesiącu. I o dziwo motywuje mnie to. Myślę, że właśnie przez to, że my jesteśmy nauczeni takiej pracy właśnie od terminu do terminu, tych deadline'ów. I muzycy zresztą są tak sumienni i obowiązkowi, że nakładając nawet sami na siebie po prostu jakiś konkretny termin, po prostu chyba podświadomie nawet to realizujemy. I to jest dla mnie tak naprawdę najlepsza motywacja. Tak więc dzisiaj krótko, ale wydaje mi się, że treściwie, jeżeli nie stosujesz takiego planu z wyznaczonymi, konkretnymi datami, że do tego momentu właśnie muszę się nauczyć na przykład na pamięć tych dwóch utworów do konkretnego terminu kolejnego, na przykład za 2 tygodnie kolejnych dwóch utworów, to zachęcam Was do tego, żeby spróbować, żeby zobaczyć, bo może akurat faktycznie będzie to dla Was super motywacja do pracy, bo po zrealizowaniu takiego planu można sobie zrobić taki rachunek sumienia i sprawdzić. No dobra, to zobaczmy, czy trzymałam się planu. Jeżeli motywuje Was coś zupełnie innego, podzielcie się swoimi sposobami w komentarzu. Każdy jest inny, więc myślę, że też każdego motywuje co innego, ale może po prostu znajdziemy jakieś elementy wspólne. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za obejrzenie dzisiejszego odcinka i zapraszam jak zwykle w kolejny poniedziałek.